Dzień dobry, proszę Państwa, gościo.xpl. Dzisiaj z pleneru trochę ze środka. Ja jestem w środku, mój gość jest w plenerze. Zaraz się dowiemy, gdzie jest Andrzej Duda. Jest naszym gościem na pewno. Jesteś, Andrzeju, teraz gdzie? Jestem w Goleszowie, w domu teściu, w ogródku konkretnie w tej chwili. Andrzej jest reżyserem, pisarzem, scenarzystą, producentem, a rozmawiamy dlatego, że wydałeś książkę niedawno. Tak. Człowiek, a nie człowiek, to jej tytuł. Tak. Ale zanim o książce, o super, że jest okładka, jest cała książka w środku. Zanim o książce, to chcę trochę rozpocząć od początku, od naszego regionu, bo urodziłeś się w szpitalu w Śląskim w Cieszynie, później długo mieszkałeś w Ustroniu. Tak. I między innymi z Ustroniem na przykład jest związany film Bolko Kantor. Gdybyś mógł coś powiedzieć o tym, bo wiem, że teraz nie tylko tutaj w Polsce mogą zobaczyć ten film, ale też ludzie za granicą. Tak. Licencję do wyświetlania tego filmu kupiła stacja ITVN i jest emitowany w Europie Zachodniej, w kablówkach i w Stanach Zjednoczonych. Kilka emisji było w zimie, w grudniu, a teraz ponownie są emisje. Trudno mi powiedzieć, nie znam dokładnych dat, ale wiem, że jest powtarzany, co oznacza, że jakoś tam się, można powiedzieć, przyjął. Czyli dzięki temu, że nakręciłeś ten film, to ludzie mogą zobaczyć nie tylko ci, którzy są na Śląsku Cieszyńskim, ale też gdzie indziej. A powiedz mi, ty oglądałeś też czeską telewizję, tak jak ja, i na pewno znasz czeski? Tak. Wychowywałem się na czeskiej telewizji, tak można powiedzieć spokojnie, bo Arabelle, Kryciki i takie inne, a później sport, bo oni za tych naszych takich czasów nie najlepszych, oni mieli ten sport o wiele lepszy i transmisje z olimpiady czy tak dalej, no to się oglądało głównie na Czechu, jak to się mówiło. A teraz ten czeski język ci się przydaje? Przydaje się, bo będę być może, jeśli wszystko dobrze pójdzie, załatwiam z wydawnictwami, będę robił przekład literacki. Takiej dość znanej czeskiej książki, nie mogę zdradzić tytułu, natomiast no, być może niedługo się uda i być może niedługo będę to robił. No, więc to zawdzięczamy temu, że tutaj Śląsk Cieszyński to jest połowa, to jest Polska, a druga połowa to są Czechy i ta bliskość jakoś tam. No. Ale jeszcze z czeską telewizją nie współpracowałeś? Jeszcze nie. Współpracowałeś prawie ze wszystkimi stacjami telewizyjnymi w Polsce. Można wymienić na palcach jednej ręki, które stacje jeszcze nie były związane z tobą. Tak. Jest ich kilka, pomijmy nazwy, ale faktycznie mniej jest tych, z którymi nie współpracowałem, zdecydowanie niż tych, z którymi współpracowałem. Ja byłem ciekawy, bo ty stworzyłeś ponad 500 żartów dla tego programu, na przykład mogę wymienić Szymon Majewski Show, i zastanawiałem się, czy ta książka, którą napisałeś, ten twój debiut powieściowy, jest również utrzymany w takim bardzo żartobliwym tonie, a tu się okazało, że jest zupełnie inaczej. Skąd pomysł na książkę taką, tę? To jest trochę tak, że sam bohater jakby się skrystalizował na zajęciach, na studiach. Byłem w UJ-cie, na polonistyce, na podyplomowych studiach literacko-artystycznych i tam po prostu na zajęciach powstała postać, a potem się okazało, że jakby mam tyle przemyśleń na temat no właśnie bezdomności, jakichś takich ekstremalnych sytuacji, że dalej to jakoś już poszło. No, tam pani profesor, która była założycielką, jest założycielką tych studiów literacko-artystycznych, trochę mnie przypilnowała, no bo ja mogłem oddać tą pracę w zasadzie w jakiejś tam większej części, tą powieść i dostałbym dyplom, bo to de facto jest praca dyplomowa. Ale pani profesor jakby przekonała mnie, że jak ona to zostawi w takiej formie i ja to zostawię w takiej formie, to być może to nigdy nie ujrzy światła dziennego jako całość. I ona jakby zmobilizowała mnie do tego, żebym napisał to do końca. No i tak się stało. Jest książka i jest na rynku. Jest na rynku, można ją kupić w bardzo dobrych księgarniach. Człowiek, a nie człowiek, jeszcze raz tytuł. Ja tak sobie pomyślałem, o 250 słów, ciekawe jak dużo zajmie mi czasu przeczytanie. Powiem ci tak, że czyta się bardzo szybko. Książka jest bardzo, można powiedzieć, bardzo lekko się ją czyta, ale to, co piszesz, jest wcale nie lekkie,
I tak jak powiedziałeś, no między innymi tam jest problem bezdomności, ale to jest tak złożony problem, że ciężko to porównać, trudno to porównać do jakiegokolwiek innego motywu bezdomności w literaturze. O, może tak to ujmę, bo połączyłeś zgrabnie i Polskę, i Ukrainę, i mecze, i literaturę, i tak wiele tekstów kultury w tak przyjemnym, aczkolwiek to, co zrobiłeś z bohaterem, no powiem ci, że to tak jak w Truman Show, reżyser, który czuwa nad bohaterem i tutaj się okazuje, że czuwa tak, że wcale mu dobrze nie jest. Nie chcę zdradzać i stąd taki trochę mój dziwny słowotok. Powiedz mi, komu dedykujesz tę książkę? No tak, ma dedykację. Już parę osób mnie o to pytało. Krzysztof Kezwoń to jest mój polonista ze szkoły, z technikum gastronomicznego w Wiśle, tak zwanego patelnioka, do którego chodziłem, no i to był mój wychowawca. I jakby zawsze miałem wrażenie, że powiedzmy, my nie odpowiadaliśmy na jego wezwania, tak bym to powiedział krótko, no, że jakby on chciał zaszczepić w nas, coś nam przekazać, no, duża wiedza i w ogóle był świetny gość, a jakby my gdzieś tam... A jak wyglądał proces pisania? Jak wyglądał proces pisania? Bo tutaj wspomniałeś o pani profesor, dzięki której mamy możliwość teraz przeczytania tej książki, ale to pisałeś, rozumiem, codziennie, czy jakimiś zrywami, raz na pół roku? Tak, nie. Pisałem to dosyć systematycznie, jakby równocześnie z pracami zawodowymi, bo mam zlecenia, powiedzmy, z, no tak jak mówiliśmy, z różnych stacji telewizyjnych, natomiast to pisałem przy okazji, że każdego dnia postanowiłem sobie wygospodarować pewien tam czas. To się nie zawsze oczywiście udawało, natomiast to, że dostałem, powiedzmy, opiekuna z ramienia tych studiów, on mnie też trochę motywował, tak, bo się umawialiśmy na jakąś tam porcję, jakąś ilość stron co jakiś czas i to mnie też motywowało do tego, żeby pisać, żeby faktycznie to się posuwało do przodu, powstawanie tej książki, no i tak się posuwało. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale wypadło mi z głowy. To jak sobie przypomnisz, to zawsze możesz powiedzieć. Jasne. Ja na pewno chcę powiedzieć jedną rzecz, znaczy powieść jest rewelacyjna i mówię to z pełnym przekonaniem. Nie mówię dlatego, żeby było miło, albo że tak wypada, ale naprawdę powiem szczerze, że książka jest rewelacyjna, bardzo mi się podobała. Zachęcam Państwa do przeczytania tej książki Człowiek, a nie człowiek, Andrzeja Dudy. Ja nie chcę też zdradzać dużo, natomiast Twój bohater jest w bardzo trudnej sytuacji. Tam przeczytałem, można powiedzieć, o roli przypadku i wielki dramat zdarzył się w jego życiu. A powiedz mi, czy Ty byłeś w takich, może podobnych, albo po prostu w jakiejś trudnej sytuacji, którą można byłoby trochę porównać do bohatera zaprezentowanego na kartach Twojej powieści? Nie. Znaczy, wiesz, no to jest tak, że powiedzmy na jakimś tam początku mojej kariery zawodowej parę razy zdarzało się, że zostawało mi 5 zł, powiedzmy, na koncie, a za 2 dni dopiero wypłata. Ale była wtedy pełna lodówka, w razie czego rodzice i tak dalej, więc nie, tego w ogóle nie można porównywać. To zupełnie inna sytuacja i mówię to trochę żartem tylko i wyłącznie. Ale chodziłeś do tych kafejek internetowych? Parę razy byłem, tak, parę razy byłem, no bo jak gdzieś tam, ale głównie na początku internetu, tak, na początku tego wszystkiego, kiedy to faktycznie już trzeba było wysłać maila, a jeszcze, no powiedzmy, nie było w telefonie, tak, czy na przykład gdzieś pojechałem na jakieś nagranie, na jakiś, powiedzmy, wyjazd dokumentacyjny na przykład i trzeba było stamtąd przesłać jakąś informację szybko mailem, no to trzeba było pójść do kafejki i po prostu i się obsłużyć tam. Czyli nie byłeś w tak trudnej sytuacji jak Mark i Jan? Nie. Ale często nie. Jest chyba tak, że powieść czy po prostu dzieło sztuki, nie boję się nazwać tego, właśnie tak wyrasta z jakichś osobistych doświadczeń autora, artysty. Co? Ile jest w Markijanie Andrzeja Dudy, a ile jest w Andrzeju Dudzie Markijana? Znaczy, jest sporo w takich jego, powiedzmy sobie, przemyśleniach, w takim jakby sposobie patrzenia na świat, w takiej trochę i autoironii, w takim jakby podejściu do tego, że myślę sobie, że na niektóre rzeczy tak bym zareagował, ale tak sobie tylko myślę, no bo nie byłem w takiej sytuacji. Więc całkiem sporo, jeśli chodzi o tą płaszczyznę taką, powiedzmy, jego właśnie obserwacji światowych na temat polityki, na temat tego, co czyta w gazetach i tak dalej.
No to tak, to trochę jest, no tak jest zawsze, że trochę faktycznie im się, tym swoim bohaterom przekazuje tego. No. W pozostałych postaciach chyba mnie nie ma, tak sobie teraz myślę, na szybko nie. Natomiast Markijanie tak, Markijan te swoje przemyślenia gdzieś tam ma zbudowane w pewnym stopniu z tego, co ja myślę o świecie. Mhm. Tak, ale proszę, to nie jest tylko książka złożona z przemyśleń, bo tam się tak dużo dzieje, mimo że czas akcji jest ograniczony do pewnego okresu. Ja jeszcze zwrócę uwagę na formę, bo czasami oprócz tego, że czytelnik dowiaduje się, co dzieje się z głównym bohaterem, to mamy do czynienia z zapiskami innych bohaterów. Skąd pomysł na taką formę książki? To znaczy, ja się od początku zastanawiałem nad tym, żeby jego, tego głównego bohatera, no, można było zrobić książkę tylko o jego, jego dramacie na tym dworcu, tak? Ale pomyślałem sobie, że jakby jeśli ubierzemy to w świat dodatkowo, to jakby bardziej pokażemy, jakby jest to odniesienie do tego, że my jesteśmy obok, tak? Że być może, oczywiście te postacie są troszkę przerysowane, które są dookoła niego, ale w pewnym sensie każdy z nas może się w jakimś tam stopniu z nimi identyfikować. To znaczy pomyśleć sobie, nie jestem tą konkretnie osobą, ale jestem taką samą osobą, tak? Też być może kogoś takiego spotykam w potrzebie i co wtedy robię, tak? I one są tam po to, te postaci dodatkowe. Oprócz tego też po to, żeby pokazać, no właśnie, on się z nimi mija wszystkim, no jakby zdradzając tylko trochę, więc tak, to też jest po to. Tak? I ta kwestia obojętności nas wobec drugiego człowieka w ogóle jest też bardzo ciekawa, ale też faktycznie nie zdradzajmy za wiele. Odsyłamy Państwa do książki Człowiek, a nie człowiek. Zamierzasz ją przenieść na ekran, bo Ty jesteś reżyserem filmowym i telewizyjnym i wszelakim. Trudno mi powiedzieć, wiesz, to jest jakby... Powiem Ci, że nie myślałem o tym jeszcze do tej pory. Teraz bo niektórzy już chcą zagrać rolę główną, nie ja, bo nie dałbym rady, ale myślę, że... A jak gdybyś przenosił, to masz jakiegoś aktora, który jest w stanie udźwignąć tę rolę i bardzo dobrze w niej wypaść? Bardzo ciekawe pytanie. No oczywiście jakby jeśli możemy sobie pofantazjować, omijając budżet, no to Tomasz Kot, tak sobie myślę. Że to jest osobnik z jakby twarzą, wyrazem i wszystkim, co by... Oczywiście on nie jest, nie wygląda tak, jak jest opis mojego bohatera. Nie jest w ogóle do niego podobny z opisów w książce mojej. Natomiast myślę, że on ma to coś, że on jest, jeśli trzeba, zabawny, jeśli trzeba, poważny, jeśli trzeba, smutny. I jakby tutaj no, to jest to, co jest potrzebne do tego, żeby tego Markijana zagrać. Okej, okay. Dobrze, to w takim razie ja dzwonię do pana Tomasza Kota i może już załatwimy pierwszy jakiś tam casting. Tak na poważnie, dobrze, czyli w takim razie ja wspomniałem trochę o twojej reżyserii i o twojej przygodzie wielkiej, bo cały czas jesteś w telewizji, pracujesz z różnymi stacjami. Powiedz mi, które z doświadczeń do tej pory było dla ciebie takie, które przyniosło najwięcej... dla ciebie takiej energii albo nauki, albo było tak trudne, że musiałeś temu podołać i dzięki temu teraz wiesz już tak dużo albo umiesz tak dużo? Czy jest taka sytuacja, takie miejsce albo takie zlecenie? Tak, jest takie zlecenie. Znaczy jest ich kilka, które były naprawdę trudne, pisarsko. Pisałem offy, czyli teksty lektorskie do takiego serialu Moje 600 gramów szczęścia o wcześniakach w TVP. Ale tak przepraszam, Krystyna Czubówna czytała moje teksty, więc to jakby jest gdzieś tam nobilitacja. Natomiast było to trudne ze względów realizacyjnych, dlatego że większość tych tekstów pisałem w środku nocy. Taki był jakby cykl produkcji, ponieważ one od razu praktycznie szły na antenę. Więc ta Czubówna przychodziła rano, je czytała i to już po południu czy na wieczorem, dwa dni później czy dzień później było na antenie, więc ja pisałem, to był bardzo silny ładunek emocjonalny, a ja właśnie musiałem to robić w środku nocy, jeszcze się kontaktować z tymi ludźmi, którzy siedzieli w montażowni i tak dalej, to było duże wyzwanie. Tak, i to tempo, prawda? Tempo i żeby to była taka jakość, żeby nie było widać, że takie jest tempo czy takie warunki pracy. Wiesz, to tam, że tak powiem, ekipa oscarowa, bo Jan A.P. Kaczmarek napisał muzykę, więc Aneta Kopacz, nominowana do Oscara, była reżyserką,
Także tam, no, było to wyzwanie właśnie po to, że wiesz, jeśli tacy ludzie biorą i mówią, dobra, pracuj z nami, no to nie możesz ich zawieść, tak? A tutaj nagle dostajesz tekst do napisania o 2 w nocy i kończysz o 5 rano. I to jeszcze tekst, którym na przykład umierają dzieci, tak? Odcinek, w którym umierają dzieci. Masakra, natomiast no, wyszliśmy z tego, serial był sukcesem, więc to na pewno było takie solidne wyzwanie. No a druga sprawa to był program kulinarno-podróżniczy w Wietnamie, Michel Morau, Mapa smaków, którą reżyserowałem i też tam pisałem scenariusz. No i no to było wyzwanie, no bo te parę tysięcy kilometrów od domu nie masz szansy zrobić powtórki. No to nie kręcisz w Ostrawie, że wyskoczysz i nagrasz dubel. Ani w Goleszowie, tak jest. No i wszystko jakby też na żywo o tyle, że wchodzisz w pewne miejsce i wiesz, że dane wydarzenie na jakimś tam targu czy gdzieś potrwa na przykład 5 minut i ty musisz z tego nagrać wypowiedź Michela, czyli prowadzącego. I jeszcze zdążyć popatrzeć, jakby zarejestrować reakcję ludzi dookoła i no było to bardzo, bardzo żywiołowe, bardzo jakby no długie też, bo byliśmy tam z tego. Tym bardziej cieszę się, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale że spotkaliśmy się za dnia, że tak powiem. Mamy niedzielę, mamy gościa o X.pl i że no nie musimy się gdzieś przemieszczać w dalekie azjatyckie kraje. Ja ci bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo ci dziękuję za książkę. Odsyłamy Państwa jeszcze raz do lektury Człowiek, a nie człowiek, Andrzej Duda. I mam nadzieję, że w regionie będziemy mogli Cię widzieć też częściej i jakieś projekty będą też związane właśnie tutaj z naszym miejscem. Czy możesz zdradzić, jakie masz najbliższe plany tak w ogóle na zakończenie? Piszę 2 seriale, nie mogę o nich mówić, bo jeszcze nie są w produkcji nawet. No, gdzieś tam w wolnej chwili piszę 2 powieść, natomiast ostatnio napisałem monodram i zaczynamy z aktorem, dla którego to napisałem, próby czytane również za pomocą Zooma czy Messengera czasami i zaczynamy to przygotowywać, więc być może... Czyli technologia, proszę Państwa, i literatura w służbie jednej sztuki, że tak powiem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. Naszym gościem był Andrzej Duda. Wszedłem w cień jakoś. Dzięki. Naszym gościem był Andrzej Duda, który wszedł w cień, ale mam nadzieję, że nie, teraz jesteś oświetlony bardzo dobrze. Dobrej niedzieli życzę i dobrego tygodnia. Dziękuję. Dziękuję Państwu również. Dziękuję bardzo.